Może zadam banalne pytanie, ale chyba lepszego pożegnania z gdańską widownią nie mogłeś sobie wyobrazić. No tak, wspaniałe uczucie wejść na te parę minut ostatnie tutaj na naszym stadionie i po tylu latach strzelić bramkę, także jestem mega szczęśliwy, chociaż z drugiej strony łezka mi się zakręciła, bo wiem, że to już jest koniec i trzeba będzie się z tym pogodzić, że już na tej murawie tutaj nie wybiegnę. No ale jeszcze jest mecz w Warszawie, bardzo ważny. Ten sezon może się skończyć wspaniale. To by było takie też piękne zwieńczenie twojej przygody piłkarskiej. Ten mecz dzisiejszy, mówiąc o sportowym aspekcie, wykonaliście swoje zadanie, prezentując niezłą piłkę. Tak chyba w dwóch zdaniach można go określić. Myślę, że dobre spotkanie było. 4-0 u siebie, zwycięstwo z Pogonią Szczecin, która jakby nie było, tak ostatnio chyba nam nie leżała zbytnio. A co do tego ostatniego spotkania, no to musimy jechać i po prostu walczyć, bo to jest chyba przez te ostatnie lata najważniejszy mecz w naszej tutaj historii klubu. Szansa jest, także jesteśmy w grze i wygrać spotkanie, chociaż myślę, że drużyna będzie w przyszłym roku jeszcze silniejsza i perspektywy naszego klubu jako drużyny też są bardzo duże i myślę, że teraz co roku będzie ta walka o to mistrzostwo i za jakiś czas będziemy się cieszyć, bo naprawdę kibice, jak i cały Gdańsk tutaj i pracownicy klubu i też piłkarze na to zasługują, bo każdy swoją pracę wykonuje bardzo dobrze i komu jak komu, ale tutaj tym wszystkim ludziom to mistrzostwo się należy. Ten moment, kiedy było to pożegnanie oficjalne, później lekko spontaniczne przez piłkarzy, trochę się krygowałeś, nie chciałeś nic mówić, mówiłeś do mnie przed meczem jeszcze, że nie będziesz przemawiał, a jednak ta chwila cię tak chyba wzruszyła, że wziąłeś ten mikrofon, powiedziałeś do kibiców kilka ładnych słów. No, bardzo to przeżywałem ostatni tydzień. Jak to wszystko, ludzie co widziałem, co pisali, że szkoda i to wszystko, i te wszystkie lata, tak dopiero to do mnie dotarło, że to już jest faktycznie koniec. No muszę się z tym pogodzić i chciałbym bardzo, żeby zakończyć ten sezon jakimś, jak nie medalem, to naprawdę chociaż tym mistrzostwem. To jeszcze powiedz o tej bramce. Rzut rożny, Steven Vittori odgrywa i tam nagle gdzieś wyskakujesz nie wiadomo skąd. No tak, zdarzało się tak przez moją przygodę z piłką, że gdzieś tam mi pod nogi czy na głowę spadała i udawało mi się strzelić. No. Dzisiaj to był ten moment ostatni, żeby ta piłka mnie znalazła i udało mi się tę bramkę strzelić. Jeszcze w Warszawie będzie szansa. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.